A ja na scenę zaproszę naszego pierwszego gościa, pana Piotra Maczugę, twórcę koncepcji Smart Learning, który opowie o tym, który opowie o zarządzaniu wiedzą jako o narzędziu marketingowym. Panie Piotrze. Pani Marto, dziękuję. Oczywiście znamy się chyba z 6 lat, ale dobry formalny początek. Okej, dobrze. Dajcie mi sekundę na technologiczne zabawy. Okej, dobra. Marta powiedziała o mnie w zasadzie tylko tyle, co chyba należy w tym momencie wiedzieć, żebyśmy mogli zacząć już tak bardziej konkretnie. Powiedziała, że jestem twórcą koncepcji, współtwórcą takiej koncepcji, którą nazwaliśmy Smart Learning. Ja powiem dlaczego, co to jest, jak to wykorzystywać, czemu to jest trudne i czemu bardzo często zdarza się tak, że nie chce działać tak, jak byśmy chcieli. I bardzo się cieszę, że po mnie są naprawdę bardzo fajni, wybitni koledzy, którzy powiedzą już troszkę bardziej tak konkretnie o zarządzaniu wiedzą, bo ja mówię tak naprawdę o case'ach związanych takich z frontu. Opowiadam jak kapral, który się tam został postrzelony albo uniknął miny i to bardziej będzie z tego punktu widzenia. Na czym polega w takim największym skrócie Smart Learning? Otóż ja się zajmuję różnymi metodami digitalizacji wiedzy, czy takim pseudo-zarządzaniem wiedzą, bo to nie są jakieś ogromne, wielkie, rozbudowane, kilkusetstronicowe strategie. No tak mniej więcej już z 10 lat. I kiedy jakieś 5-6 lat temu wrócił na tapetę takie pojęcie marketingu treści, które już funkcjonuje od pewnie ze 120 lat, ale stało się nagle bardzo modne i wszyscy postanowili robić marketing treści. Zaczęli treść nazywać contentem, żeby było prościej, żeby za bardzo się tutaj nie wpakować na jakąś minę. To pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajna okazja, żeby spróbować za pomocą tej treści uczyć i rozwijać ludzi, którzy z tej treści chcieliby korzystać. Pokazałem dwie puszki, ponieważ tak ze 2 lata temu byłem na jakiejś konferencji poświęconej właśnie marketingowi treści. I tam była taka pokazana reklama, czy też bardziej takie wirusowe wideo, w którym ludzie podchodzili do automatu pewnej firmy znanej z napojów w czerwonych puszkach. Wyciągali tę puszkę i ta puszka nagle na ich oczach zmieniała swój kolor na czarny i to oznaczało, że to jest napój dietetyczny, w takiej już najbardziej hardkorowej i chemicznej odmianie dietetycznej. No i wideo bardzo fajny taki viral, tam było widać te naturalne reakcje tych ludzi, którzy, to było jakoś tak technicznie zrobione, że ta puszka faktycznie zmieniała ten kolor, więc to trochę jest zaskakująca sprawa. I gdzieś tam w kuluarach tej konferencji ktoś powiedział do mnie, ty słuchaj, ale w ogóle fajny content marketing. Ja sobie później pomyślałem, że a gdzie tu jest ten content, gdzie tu jest ta treść tak naprawdę? Ktoś zrobił fajne wiralowe wideo, ale to nie jest to, na co ja się umawiałem sam ze sobą parę lat wcześniej. To ani nie jest za specjalnie inspirujące, ani nic do mojego życia nie wniosło. I wtedy zrozumiałem, że w momencie, kiedy przekazaliśmy to wszystko właśnie marketerom, to oni wykorzystali ten marketing treści do tego, żeby po prostu zrobić sobie kolejny szpadel do kopania tych samych dołów tak naprawdę. Więc ja się cofnąłem tak naprawdę do tego momentu, w którym zaczęliśmy przetwarzać wiedzę na fajne cyfrowe formaty i zastanowiłem się, co z tego mogliby mieć moi klienci, jakieś firmy, z którymi współpracujemy. Tak naprawdę, bez żadnych tam bardzo skomplikowanych kampanii, po prostu w jaki sposób moglibyśmy włączyć do ich strategii zarządzania wiedzą właśnie treść taką nowoczesną, multimedialną i tak powstał Smart Learning właściwie z takiego zagubienia się i z mojego frajerstwa, że byłem na tyle naiwny, żeby wierzyć, że treść kiedyś stanie się wiedzą. I żeby móc to uruchomić, postanowiłem stworzyć jakby takie środowisko, żeby po pierwsze dać marketerom jakąś formę narzędzia, jakąś formę naszej wiedzy, ludzi zajmujących się zarządzaniem wiedzą, żeby oni, marketerzy, mogli z tego skorzystać tak, jak lubią. Czyli mieć ten swój młotek, tą swoją łopatę, swoje mniej czy bardziej zaawansowane narzędzie, wykorzystać go właśnie do celów takich, jakie są w dużej mierze istotą tak naprawdę istnienia każdej firmy, czyli żeby móc być coraz lepszym, żeby móc przetrwać, żeby móc oferować swoje produkty. I na końcu wreszcie w takiej formie, żeby nie traktować odbiorców jak jednostki jakiegoś niższego stopnia, które można zapchać tak naprawdę każdą treścią i dla bezpieczeństwa nazwać jej kontentem. I z takiej może troszkę nawet zmęczenia zawodowego albo goryczy powstał Smart Learning. Nie ma on formy ani żadnej aplikacji, ani żadnej bardzo rozbudowanej strategii.
bo nie chciałem tutaj mówić, nie chcę tutaj mówić o produkcie, jakim jest Smart Learning, ale bardziej o tych naszych doświadczeniach i o tym, jak łączyliśmy te światy takie dosyć, uwierzcie mi, trudne. Z jednej strony ludzi, którzy są przyzwyczajeni do robienia kampanii, potrzebują tych triggerów, innych narzędzi, wykresów, tabelek, a z drugiej strony do świata e-learningu, rozwoju osobistego, szkoleń. Zaczęliśmy tak naprawdę od tego, że osoby, do których poszliśmy z wiedzą, czyli do, w głównej mierze właśnie do ludzi zajmujących się marketingiem, powiedzieliśmy, słuchajcie, macie w firmie super fajne zasoby, tak naprawdę, macie tony wiedzy. No, Marta pokazywała ten taki wykres związany między innymi, nie wiem, z identyfikacją wiedzy na przykład, i tak naprawdę to jest wielka, wielka czarna dziura w bardzo wielu firmach. Tej wiedzy takiej niejawnej, gdzie tak naprawdę wszystko zależy od pana X, który tak naprawdę z panem Y w firmie ogarniają, jak się załatwia logistykę, nie wiem, zamówień na przykład. Ale generalnie ta wiedza jest super okazją do tego, żeby podzielić się z nią z innymi, żeby tak naprawdę pokazać swoje miejsce i swoją rolę na rynku. Tego nikt wam nie zapewni, ponieważ zawsze, gdy będziecie inwestowali w jakieś typowe internetowe kampanie reklamowe, to zawsze będzie ktoś, kto będzie miał lepszy rating, kto będzie miał większy budżet na to, ale to, że możecie mieć masakrycznie mały budżet tak naprawdę, bo wielu moich klientów ma po prostu bloga na WordPressie i tam sobie robią tak zwany smart learning, abstrahując od nazwy, to wam tego nikt nie zabierze. To jest w Azji, to jest naprawdę bardzo skalowalne. Oczywiście marketerzy lubią różnego rodzaju proste rzeczy, wykresy, grafy, tabele, które im pokażą krok po kroku, jak coś osiągnąć. Marta mówiła bardzo słusznie, że żadna strategia nie powstaje tak naprawdę na podstawie jakiegoś bardzo prostego wykresu, nie wiem, napisz strategię w 5 krokach, to jest dużo, dużo bardziej skomplikowany proces, no ale kurczę, jakoś trzeba do tego klienta podejść, jakoś mu wytłumaczyć, jakie on korzyści z tego może mieć, skalowalne i mierzalne. No więc wróciliśmy tak naprawdę do różnych doświadczeń związanych właśnie z zarządzaniem wiedzą, z tym, co sami robiliśmy, o co sami się potykaliśmy. Doszedłem do tego wniosku, jak sobie policzyłem kiedyś na potrzeby jakiejś publikacji, że zrobiliśmy i z kolegami wyprodukowaliśmy albo wystąpiliśmy już w ponad 1000 webinariów. To wtedy sobie pomyślałem, Boże, nasza baza doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych, jest tak przeogromna, że chyba nic z nas już nie jest w stanie zaskoczyć ani uszkodzić w tej materii. No więc na początek wzięliśmy sobie ten taki znany dosyć flow e-learningowy, taki związany z uczeniem, no nie tylko z przyswajaniem wiedzy, zaangażowaniem, z inspiracją, co nie ukrywam, że było dla wielu osób w środowisku marketingowym dosyć dużym zaskoczeniem, że tak naprawdę oni patrzą troszkę od innej strony. My patrzymy od strony serwowania treści. No i mamy taki wykres tak naprawdę dosyć często w podręcznikach pokazywany, tej zależności między umiejętnościami i możliwościami osoby uczącej się, a wyzwaniem, które przed nią stawiamy i całą tą sztuką, żeby trafić w odpowiedni moment, w ten taki flow, bo gdy będzie za duże wyzwanie, za małe umiejętności, osoba bardzo szybko się zgubi. To często widzieliśmy, gdy wdrażaliśmy, nie wiem, 5-6 lat temu na przykład webinaria, o których wspominałem, że było to fajne, ciekawe, ale w niektórych momentach już jakby nie nadążali ludzie za nami, a my znowu za bardzo odjechaliśmy technologicznie, bo nam się wydawało, że to będzie wspaniałe, jeśli będzie świeciło i mrugało, a nie o to chodziło. I w drugą stronę, kiedy traktowaliśmy uczestników naszych, odbiorców naszych treści w sposób taki masz tu i poczytaj sobie, no to bardzo szybko następowało znudzenie, więc jakby istota, którą często można spotkać, to kwestia trafienia w ten flow, w ten strumień, żeby człowiek zawsze, odbijając się od tych barier, jednak z jednej i z drugiej strony, nie ukrywajmy to, żeby zawsze dobrze i bezpiecznie w tym strumieniu sobie płynął. To się wszystko fajnie, łatwo mówi i tutaj nie zawsze jakby książki przechodzą dalej poza ten flow, oprócz tego, że mamy się w tym flow trzymać, ale każdy marketer powie, no dobra, ale każdy człowiek jest inny. Każdy odbiorca przede wszystkim reprezentuje troszkę inny poziom, każdy startuje z innego miejsca. Więc nie zawsze będzie gotowy do tego, żeby pobrać to, co mamy do dostarczenia. Dalej, każdy odbiorca tak naprawdę jest w innym etapie, więc oczekuje czegoś innego. Nie tylko ze względu na swoje oczekiwania, ale także na swoje na przykład możliwości odbioru treści. Tutaj Marta pokazywała tak naprawdę 16, tak? 16 różnych narzędzi, które to wcale nie jest jakby zamknięty katalog. To są takie rzeczy, które metodą podejrzewam, że trochę redukcji zostały, selekcji tak zostały wybrane, bo z pewnych 16 wydaje się dużo, ale tak naprawdę świat jest teraz pełen różnych narzędzi, z których ludzie na co dzień korzystają.
No i redaktorzy tutaj, którzy opracowywali, starali się zapewne wybrać to, co ma największy sens z ich punktu widzenia, ale zdajemy sobie sprawę, że ten katalog się może rozszerzyć bez większego problemu. Wreszcie jest to, że fajnie, że już może wiemy, jaki poziom mają nasi odbiorcy, kim są, fajnie, że może wiemy, jakie mają potrzeby, jakie mają możliwości odbioru treści, ale po krótkiej bardzo chwili okazuje się dodatkowo, że te rzeczy jeszcze się zmieniają, ludzie się rozwijają cały czas. Teraz są bardzo popularne, nie wiem, programy na przykład do szlifowania czy też do nauki języków obcych na telefony. Mimo, że to są zazwyczaj bardzo proste aplikacje, to kto korzysta, ten wie, że nie tylko poziom wiedzy nasz się zmienia, gdy z nich korzystamy, ale też oczekiwania od chwilowego zachwycenia jakąś tam tak zwaną apką do poszukiwania całkiem nowych rozwiązań, jakichś drobnych rozczarowań, to się wszystko zmienia w czasie. No i te rzeczy jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko w takim klasycznym modelu zmierzyć tak naprawdę na bieżąco, bo jeżeli możemy zrobić stop klatkę, no to jest taka trochę, to jest takie trochę nieoznaczone. Możemy sobie zrobić stop klatkę tego stanu, spisać sobie to w strategię, ale po chwili się okazuje, że to już jest nieaktualne. Nieraz jest tak, że pracujemy nad wdrożeniem warsztatów z klientem na przykład 2 tygodnie, spędzając kilka dni u klienta. I zanim zdążymy wrócić tak naprawdę do siebie i przemyśleć sobie to, co zbadaliśmy, to już się okazuje, że coś się zmienia w strukturze, że jakieś ważniejsze rzeczy wchodzą w miejsce tych, które były wcześniej robione. Wszystko płynie, więc my sobie tak trochę staramy wyobrazić, że ten świat tych naszych odbiorców będzie taki trochę jak tutaj jest na zdjęciu pokazany, on tak naprawdę co najwyżej to się zbliży do tego modelu. No i tutaj tak naprawdę, skoro pytamy o zdanie marketerów, to oni powiedzą, no tak, segmentacja, trzeba tych ludzi jakoś podzielić, poblokować, zgrupować i w ten sposób będziemy mogli ich w jakiś sposób relatywnie skuteczny zmierzyć. O tym, jak tą segmentację robimy, to ja powiem troszkę dalej. Teraz powiem jeszcze więcej troszkę o wyzwaniach. Reasumując do tego momentu, mamy taką ambicję, żeby firma dzieliła się swoją wiedzą z odbiorcami na zewnątrz. Do tych odbiorców wrócę jeszcze, bo to jest myślę, że jakby taka istota. Wiem, że firma może nie mieć takiego doświadczenia, zazwyczaj tego doświadczenia nie ma, chciałaby jakoś spróbować. Najczęściej pierwsze, co mi przychodzi do głowy, na czym się spotykam, to są, nie wiem, blogi firmowe, ewentualnie wystąpienia na konferencjach, niektóre firmy kanały na YouTubie prowadzą. I teraz tak, w marketingu istnieje takie zjawisko jak lejek zakupowy, który pozwolę sobie w skrócie tak streścić, bo co prawda jest to dosyć standardowa sprawa, ale no nie w naszej branży. Ten lejek jakby pokazuje przepływ odbiorców w dół tego lejka, gdzie oni są w odpowiedni sposób układani tak naprawdę segmentowani w tym procesie. Zaczynamy od tego tak naprawdę, że ktoś w ogóle ma świadomość tego, że istniejemy. To jest jakby taki pierwszy podstawowy etap, czyli ktoś w ogóle kojarzy naszą firmę. To przemyślenie tak naprawdę to jest etap tego typu, że dobrze można to zobrazować na przykładzie zakupu samochodu. No, jeszcze lepiej na przykładzie zakupu na przykład iPhone'a, ale nie chciałbym wchodzić w drogę tym, którzy używają, bo to jest też dosyć fajny przykład. Kiedy mamy świadomość istnienia jakichś marek, selektywnie wybierzemy sobie 3, 4, 5, 6, które powiedzmy, że bierzemy pod uwagę. Mamy pewne przemyślenie na temat i dokonujemy wyboru. Wybór nie oznacza jeszcze akcji tak naprawdę, czyli zakupu, zdecydowania się, nie wiem, przyjścia na konferencję, dajmy na to. Państwo też przez ten lejek się przecisnęli, czy tego chcieliście, czy nie. Na razie to Państwo dokonali dojścia do momentu akcja. I każdy marketer sobie marzy, żeby przeszło to troszkę dalej, żeby był etap związany z lojalnością, żeby ktoś, kto usłyszał o czymś takim, był raz, spróbował, przychodził drugi, trzeci, czwarty raz, my mamy takie tutaj osoby, nawet na sali. I później jest taki etap, który ja oznaczyłem wykrzyknikiem, dlatego że nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Nawet nie wiem, jak to do końca powiedzieć w jakimkolwiek innym języku. To jest coś takiego, że trzeba sobie zrobić fanboya ze swojego produktu. Kogoś, kto po prostu będzie adwokatem naszym wszędzie. I to jest właściwie niespełniony sen każdego marketera na świecie. I teraz jak to wykorzystać w wiedzy? Musieliśmy to trochę, w zarządzaniu wiedzą, musieliśmy to trochę uprościć, jakby spłaszczyć, bo była to struktura trochę za bardzo skomplikowana. Wróciliśmy do jeszcze prostszego modelu, takiego z mniejszej ilości kroków związanego, tak zwanej AIDY, też taki standard podręcznikowy, czyli przyciągnięcie uwagi, zainteresowanie, wzbudzenie pożądania i wreszcie akcja. To jest coś, co kręci marketerów. Teraz jak to przełożyć na wiedzę? W praktyce wygląda to mniej więcej tak.
Po jednej stronie tego lejka wpakowujemy ludzi, obiekty, uczestników, czasami dla nas zupełnie anonimowych, którzy reprezentują sobą maksymalnie odmienne cechy, których nie da się na początku w nic takiego konkretnego ubrać. Zobrazowałem je jako koty, bo pomimo tego, że wszystkie wyglądają tak samo, dla kogoś, kto nie jest fanem kotów, to każdy jest inny i właściwie jest ciężki do segmentacji, ubrania w jakiekolwiek normalnej cechy. A z drugiej strony mamy właśnie naszego fanboya. To jest nasz fanboy. I teraz w praktyce jak to osiągnąć. Mówiłem o tej segmentacji, bo oczywiście stanęliśmy na przykład firmy, która na przykład produkuje, nie wiem, żarówki, płytki chodnikowe, wycieraczki takie do wycierania obuwia przed wejściem do obiektów użyteczności publicznej na przykład. I to jest konkretna, twarda branża. Tam nie ma doradztwa za bardzo, tam nie ma takich rzeczy, w których my się otaczamy, tylko są konkretni product managerowie, którzy mają wykonać takich wycieraczek, nie wiem, 10 tysięcy w ciągu godziny i nie ma gadania tak naprawdę. Wszystko jest wymierzone, wyważone i bardzo, bardzo dokładnie zaprojektowane. I teraz postanowiliśmy, żeby nie zakopać się w tym wszystkim, podzielić sobie tą grupę z naszą, podzielić sobie na trzy zasadnicze grupy. Pierwszą grupą są pracownicy, tak naprawdę tutaj jest jako ostatnia akurat, czyli to, o czym najczęściej myślimy, kiedy wchodzimy do firmy, w firmie zarządzaniu wiedzą, no chcielibyśmy docierać do pracowników. Ale istota smart learningu tak naprawdę, to są te dwie grupy, które są obok, czyli klienci oraz partnerzy. Klienci, wiadomo, robimy różnego rodzaju akcje, dzielimy się wiedzą, portale wiedzy, kluby inspiracji, tego typu sprawy, głównie dla klientów, ale tak naprawdę udało mi się odkryć to już 3 sezony temu, współpracując z jedną firmą, która tak naprawdę nakierowała się tylko i wyłącznie na ten kanał trzeci. I to jest dla mnie też najciekawszy kanał, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że w bardzo wielu organizacjach oczywiście wiedza pracowników i ich poziom jest kluczowy do tego, żeby oferować, sprzedawać, skutecznie funkcjonować. No klienci ciężko jest jakby podważyć istotę bycia w dobrych relacjach z klientem, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że jak ktoś robi tą żarówkę w zakładach, nie wiem, w Pile na przykład i na końcu jest klient, który po tą żarówkę tam sięga w sklepie, w markecie budowlanym, to ogromną czarną dziurą są hurtownicy, resellerzy, też panowie i panie pracujący w tych właśnie marketach budowlanych. Cały ten kanał pośredni, do którego tak naprawdę normalnymi drogami jest bardzo, bardzo trudny dostęp. Ja miałem przyjemność kiedyś pracować w takiej normalnej branży detalicznej jako sprzedawca. To była moja pierwsza taka poważna praca po studiach. I w tejże pracy zauważyłem, to się utrzymało do dziś, że jeżeli ktoś chciał połechtać mnie jako sprzedawcę i troszkę mnie zachęcić, to były najróżniejszego rodzaju promowane akcje lojalnościowe, które zawsze w tytule miały jakiś taki banał pokazujący mi wspaniałą perspektywę rozwojową, typu na przykład rejs z życia. Sprzedaj najwięcej laptopów marki tam ABC, pojedziesz na 2 tygodnie na Majorkę. I to jest właściwie jedyna taka metoda, która do tej pory działała. My postanowiliśmy robić miejsca, które ludzi będą inspirowały. Właśnie ten kanał pośredni. Oczywiście na początku był to strzał w ciemno. Natomiast zauważyłem, bo mówiłem przed chwilą o tym, że zaczęliśmy robić taką akcję 3 lata temu z firmą, która postanowiła robić audycje na żywo internetowe do własnych takich właśnie pośredników, ludzi, których no, nie mieli bardzo dobrze zmierzonych i zważonych, musieli spróbować. Regularne, po prostu cotygodniowe audycje na żywo w internecie, które można oglądać. Nazwali to klubem tam pewnych inspiracji. I wszystko było w porządku, to się rozbudowywało, osiągnęliśmy tam wyniki takie rzędu 500-600 widzów na żywo co tydzień. Bardzo miły wynik, jak na taką branżę B2B, bardzo, bardzo, bardzo jakby ograniczoną zasięgiem takim wiedzowym. Aż nagle mnie oświeciło tak naprawdę, gdy myśleliśmy o smart learningu, że w tej grupie naszych ludzi, z którymi to robiliśmy, a my tam spełnialiśmy rolę tylko i wyłącznie techniczną, znaczy dostarczaliśmy sprzęt, realizację, sprawy związane z technologią. Oświeciło mnie, że w całej tej grupie ludzi, parunastu w to zaangażowanych, nie ma nikogo, ani jednej osoby, która się zna na marketingu albo zna się na uczeniu. Po prostu była to grupa ludzi, którym wielka amerykańska korporacja powiedziała, dobra, spróbujcie sobie. Macie tutaj piaskownicę, pobawcie się trochę. I przez to, że nie przeintelektualizowaliśmy tego, zrobiliśmy to tak trochę na czuja, udało się to stworzyć tak naprawdę. Nie było takich charakterystycznych troszkę dla nas jednak Polaków zrywów narodowo-wyzwoleńczych typu wdrażamy strategię zarządzania wiedzą. A dobra, to może później do tego tematu wrócimy. Tylko zaczęliśmy to robić tak anglosasko-ewangelicko, bym wręcz powiedział, przy założeniu, że na wszystko trzeba sobie zapracować. Nie myśleliśmy o tych owocach, które zerwiemy, po prostu zaczęliśmy to robić i po
roku, dwóch się okazało nagle, że mogliśmy to zrobić w sposób taki naturalny. Natomiast nie ukrywam, że żałuję, że nie miałem wtedy wiedzy tej, którą mam teraz i takich doświadczeń, które mam teraz. Pewnie dałoby się to zupełnie na inny poziom wynieść. My sobie tą naszą AIDę, czy ten nasz lejek, troszkę pogrupowaliśmy w inny sposób. Postanowiliśmy zrobić to w taki sposób, żeby łatwiej zrozumieć, też przekazać klientowi, że w tym gąszczu różnych bardzo narzędzi, różnych bardzo możliwości, które mamy, bo teraz w zasadzie no, nie ma wielkich ograniczeń. Potrzebujesz lekcję learningową oskormowaną, nie ma problemu. Deweloperzy są na wyciągnięcie ręki, można nawet dostać wyceny per cena za jeden ekran, co tak naprawdę pokazuje naszą jakby umiejętność zagłębienia się w strategię, że jesteśmy w stanie tak to bardzo płytko wyceniać, no ale tak to funkcjonuje. Wideo nie ma problemu. Dzisiejsza transmisja jest realizowana przez darmową usługę YouTube'a. Wystarczy postawić sobie kamerę. Można to zrobić bardzo prosto, można zrobić to w sposób bardzo skomplikowany, ale narzędzi jest bardzo wiele. Ważne, żeby zrozumieć to, co nam powiedzieli i tłumaczyli przez lata marketerzy, z których ja nie ukrywam, nie traktuję jako najbliższych takich współpracowników, w tym sensie, że nie będę nigdy jednym z nich prawdopodobnie. Na przykład to, że jakby są pewne etapy, w których te rzeczy możemy utylizować, używając nieładnej kalki językowej amerykańskiej, że mimo wszystko to jest tak, że jasno, webinarium fajna sprawa, ale pomyślcie sobie na przykład o sytuacji, kiedy człowiek się zastanawia, że dochodzi do tego momentu w swoim życiu, że na przykład będzie brał ślub. No i chcąc wziąć ten ślub, musimy wziąć na swoje barki różnego rodzaju rozwiązania, typu jaka suknia ślubna, jakie miejsce tam. Dla panów nawet garnitur, jakie miejsce, jakie tam dostawcy jedzenia i napoi. I teraz, jeżeli byśmy próbowali takiego klienta sobie wysegmentować, jakoś go dobrze w tą wiedzę ubrać, to zapewne będzie narzeczona, bo to raczej jest, znaczy nie chcę, nie uogólniając, musimy do tego przykładu jakąś personę wybrać. Naszą personą więc będzie narzeczona. I teraz marnowaniem kasy naszej i czasu tej osoby, zaciąganiem niepotrzebnego długu, byłaby sytuacja, gdybyśmy taką osobę dzięki, nie wiem, automatyzacji na przykład marketingowej, teraz bardzo modnej, i tych wszystkich cookiesach, na przykład na pierwszym etapie zawalili konkretnie, nie wiem, webinariami czy rzeczami wideo. Kiedy ja jakby przygotowywałem się do, nie wiem, własnego ślubu, idąc tą analogią, to ostatnią rzeczą, którą chciałem zrobić w pierwszym kroku, byłoby spotkanie na żywo w formie webinarium z kimś, kto będzie mi coś doradzał. Najpierw wolałem sobie poczytać, potem poprzeglądać różne opcje i dopiero gdybym gotowy do tego, przejść krok dalej. I ta metoda troszkę o tym mówi. Tak naprawdę najtańszymi, relatywnie najprostszymi metodami, takimi jakie mamy dostępne od zawsze i od zaraz, typu artykuły, blogi, odpowiednia optymalizacja SEO-sem, co też jest dosyć wąskim gardłem. Za pomocą takich właśnie narzędzi, tych właśnie metod trafiamy do tych pierwszych ludzi. Później sprawdzamy, kto z nich w ogóle jest konwertowalny, bo bardzo często trafiamy w kulą w płot tak naprawdę kogoś, kto w ogóle jakby nie ma sensu dalej go angażować, ale z tego wybieramy ludzi, którzy już mają czas na bycie zainspirowanym i chcą się w to zaangażować. To są właśnie nasi ci fanboje. Natomiast byłoby marnowanie pieniędzy, gdybyśmy na przykład wprowadzali, nie wiem, jakieś drogie w produkowaniu na przykład elementy grywalizacyjne dla grupy, która będzie totalnie anonimowa i nie będzie miała żadnego związku na początku z tym, co chcę sobie przekazać. Druga sprawa to, że te różne formaty tak naprawdę pasują nam do różnych elementów. Jedne rzeczy są lepsze do inspirowania, inne do konwertowania, czyli zdobywania, nie wiem, informacji na przykład takich handlowych o osobach. Trzecie budują zaangażowanie na przykład w formie konkursów, to jest bardzo fajna sprawa. I teraz w sytuacji, kiedy mamy ten blok firmowy, on się nie składa tylko z artykułów, z wideo, ale składa się z projektowanych akcji, z takiej pewnej mini strategii, czy też bardziej rozbudowanej taktyki dopasowanej do całej strategii firmy, no to kluczowe tak naprawdę jest wybranie z tego gąszczu tak naprawdę, nie wiem, 5, może 6 narzędzi, a nigdy mi się nie zdarzyło wprowadzić więcej w jednej firmie naraz. Bo po prostu byłoby to niemożliwe ze względu na koszty na przykład, czy też czas ludzi, których w to angażujemy. Więc zrobienie dla siebie takiej mapy tego, co naprawdę możemy, to od razu nam troszkę, tak jak Marta pokazała tę tabelę, to od razu nam wyjaśnia sprawę. Od razu widzimy, co jest fajne, ale na przykład może jeszcze nie teraz, może nas nie stać, a może jest to po prostu głupi wybór w naszej branży, czy w naszej sytuacji, czy w naszych celach, które sobie określamy. Pomimo, że wszyscy robią coś, to my niekoniecznie musimy to robić tak samo. Nawiązując do podręcznika, który Marta pokazywała, tam są, starali się autorzy w taki sposób to opracować, żeby te narzędzia były w miarę dobrze opisane, taką metodą troszkę plusów, minusów, wyzwań, do czego można i z czym połączyć. Jako taką ściągę warto to potraktować. Są też przykłady na dole
gdzie można coś takiego zobaczyć, szczególnie w wersji elektronicznej, jeżeli to są jakieś przykłady multimedialne. My sobie wypracowaliśmy jakiś taki, przepraszam za makaronizm, workflow, który ja starałem się, bo ja to rysowałem, starałem się uprościć go do granic naprawdę możliwości, zrobić z tego mega prosty wykres, nie wyszło mi do końca. Ale chciałem w jak najkrótszej ścieżce w ilościach kroków pokazać, jak to możemy robić, żebyśmy my, wdrażający strategię i klient, który chce z tej strategii korzystać i te treści, ten content wykorzystywać do swoich celów, w jaki sposób możemy to uprościć tak, żeby wszyscy to zrozumieli w tej ścieżce. No i doszedłem do wniosku, że w tym momencie w zasadzie to większość osób i tak się gubi i tak my się tego nie trzymamy tak naprawdę do końca. Jest to bardzo fajny wykres i można by go ubrać w jakiś, nie wiem, white paper i w amerykańskim stylu gdzieś tam pokazywać. Natomiast tak naprawdę wróciliśmy do starego, dobrego, sprawdzonego modelu ADI, modelu produkcji treści. On tutaj jakby sprawdza się bardzo dobrze. Uważam, że jakby łączy w sobie to wszystko, co jest w modelach takich wartkiego zarządzania treściami, czy takich skormowych. Troszkę gorzej jest w sytuacji, kiedy po drugiej stronie mamy partnera, który mówi, nie, my tylko Prince 2, my żadne tam treści realizowane w sposób wartki. Ale ja lubię takie metodyki zarządzania treścią, pracy z klientem, które są jakby proste, ale wymagające z punktu widzenia dowiezienia do konkretnego miejsca, konkretnego rezultatu. Mamy pewną analizę potrzeb i ten model działa w taki sposób, że mamy pewne kroki, to są te białe obiekty, i mamy również ewaluację, która tak naprawdę następuje pomiędzy każdym krokiem, czyli mamy analizę potrzeb, ewaluację z klientem, dopiero dochodzimy do poprawkę, dopiero dochodzimy do projektu, znowu ewaluację, fazę tworzenia tego developmentu, znowu ewaluację i dopiero implementację i ewaluację całościową. To się niby wydaje proste, bardzo prosty schemat, tam 4-5 bloczków, ale tak naprawdę czyste lenistwo czasami i brak czasu, wieczny brak czasu po obu stronach sprawia, że najprościej jest powiedzieć, dobra, to zróbcie nam te 5 lekcji learningowych, 5 wideo i może 2 webinaria, ale to jest tak naprawdę droga donikąd, bo jeżeli się nie trzymamy tej taktyki, to nie zrobimy dobrej strategii. I jeszcze chciałem opowiedzieć parę słów o tym, jak my się w tę strategię zarządzania wiedzą ubieramy siebie i klientów. Marta powiedziała słuszną, tam pokazała w zasadzie na tym wykresie słuszną uwagę, że każda strategia to jest pytanie, gdzie jestem, gdzie chcę być i jak tam dotrę. To jest podstaw, tylko oczywiście bardzo ciężko na to odpowiedzieć w 3 pytaniach. Gdybyśmy potrafili, to byśmy w zasadzie mieli tę strategię. No ale z punktu widzenia tworzenia wiedzy, zarządzania wiedzą, to jeszcze są takie sytuacje jak ludzie, procesy i technologie, które w to wdrażamy. To jest tam trochę bogaciej opisane w samym podręczniku. No i teraz bardzo fajnie, idziemy do firmy. Wiadomo, firma ma określone zasoby. Nie chodzi tu o budżety, bardziej chodzi o to, że jeżeli chcemy tworzyć tą wiedzę w sposób nowoczesny, to nie będzie ktoś, kto będzie po prostu, nie wiem, na 1/4 etatu siedział i co jakiś czas sobie naklepie artykuł jakiś albo stworzy jakąś prostą lekcję e-learningową. To musi być proces, który wdrożymy. Czyli tak naprawdę zaciągamy ogromny dług wobec ludzi, którzy poświęcają nam swój czas. Bardzo często to jest tak, to jest wieczny problem e-learningu, czy robić to w pracy, czy robić to po pracy, ale prawda jest taka, że zaciągamy dług wobec ludzi. Oni angażując się w ten proces, robią coś ekstra. No nie zawsze jakby to jest jakoś tam później wypunktowane w pracy. Te procesy muszą być zatem na tyle jakby proste, a technologia na tyle przystępna i znajoma, żeby mogli to robić samemu. Dla mnie zawsze celem jest, gdy idę do firmy, to nie, pomimo, że jakby dysponujemy dosyć dużym arsenałem takim audiowizualnym i realizujemy wszędzie różnego rodzaju działania, typu tam konferencje, webinaria, transmisję, to dla mnie zawsze celem jest takim ukrytym, żeby firma powiedziała mi, słuchaj, chcę to robić sam, chcę się tego nauczyć. I to jest dla mnie bardzo, bardzo fajne miejsce, do którego dochodzę. I teraz, jak to zrobić, żeby w dużej firmie można było odpowiednio na te grupy reagować? Mamy te różne potrzeby, mamy różne kanały. W najprostszych relacjach z firmami, gdzie dochodziliśmy na początku, okazało się, że tych grup docelowych jest czasami nawet ponad 30. Pomimo tego zaczynało się bardzo prosto, hurtownicy, resellerzy, sprzedawcy. A później się okazywało, że hurtownicy są podzieleni na 5 kategorii w zależności od potencjału sprzedażowego i wielkości hurtownika, że u hurtownika tak naprawdę ludzie w stopniu tam kierowniczym to są jeszcze inne osoby niż w stopniu takim pośrednim i nagle system się bardzo, bardzo komplikował. My wymyśliliśmy to w taki sposób. Podzieliliśmy sobie
to, co powiedziałem przed chwilą. Podzieliliśmy sobie to wszystko na grupy docelowe, konkretne grupy docelowe, które stanowią persony, tak, w marketingu. Wiemy, co oni konkretnie potrzebują. Znaczy myślimy, że wiemy. Jeżeli nie wiemy, to weryfikujemy. A ludzie u nas to są liderzy, którzy stoją na czele każdej z tych grup docelowych. Wyznaczamy w firmach ludzi, którzy bardzo często nie są związani zupełnie z dzieleniem się wiedzą, których, mówiąc w skrócie, to kręci. Jeżeli na przykład grupą docelową u nas jest, dajmy na to, sprzedawcy początkujący, których trzeba tam wdrożyć w firmie do podstawowych procedur, żeby mogli w ogóle swoją pracę zacząć, to prawie na pewno w firmie znajdzie się jakiś zmęczony życiem człowiek, który jest już bardzo, bardzo zmęczony tym, że piąty rok wykonuje tą samą robotę, ale jednocześnie ma w sobie iskierkę mentora i jak otrzyma taką możliwość i narzędzia, żeby uczyć innych, rozwijać ich, to staje się liderem. To słowo lider nie jest tutaj przypadkiem i to zawsze mówię na warsztatach, że to jest lider przez duże L. To nie jest jakaś taka taksonomia, że tak sobie to nazwaliśmy, bo fajnie brzmiało. To ma być lider, naprawdę lider. Firmy bardzo często w naturalny sposób przeznaczają do roli lidera na przykład product managera danej grupy, tam powiedzmy produktów. Wcale nieprawda, bardzo często jest tak, że pracownik szeregowy ma i więcej czasu, i więcej pasji, żeby to robić. I to ci liderzy, że tak powiem, ogarniają proces. Oczywiście bardzo dużym wyzwaniem od samego początku jest odpowiedzenie sobie na te kluczowe pytania. Co my dla tej grupy chcemy robić, dla jakiej grupy, czym ta grupa się charakteryzuje, jakie te kanały dystrybucji wybierzemy. Tu jest napisane akurat kanały dystrybucji, dlatego że to jest zrzut bezpośrednio z jednego z podręczników na temat content marketingu. Żeby wam pokazać, że tak naprawdę te rzeczy nie są odległe, że to jest w pewnej mierze spotkanie ognia i wody, ale tak naprawdę cele w związku z strategią są czasami bardzo, bardzo podobne. Dosyć istotny jest oczywiście harmonogram. No to jest taka dosyć prosty wykres, dosyć prosta ścieżka. Istotne pytanie za co i tak naprawdę bardzo, bardzo istotne, z którym się szczególnie w tych takich audiowizualnych formatach, takich tych zwiewnych, łatwych, bo my stawiamy na inspirację, ciężko się zmierzyć, czyli tak naprawdę mierzenie jakości, ewaluacja. My na początku, kiedy myśleliśmy o tym, jak to podawać dalej tym firmom, które nie mają, nie wiem, bloga, nie mają fajnego kanału na YouTubie czy w mediach społecznościowych, zaczęliśmy stworzyć platformy i pierwszym założeniem tej platformy, które dzisiaj używamy, kiedy rozmawiamy z deweloperem naszym, to jest to, że ta platforma ma być takim Pinterestem tak naprawdę do inspiracji. Że człowiek będący w tych grupach, on dostaje podawane lekko fragmenty, tu jakiś fajny artykuł, tu zaproszenie na webinarium, tutaj szkolenie tradycyjne, tu to, tu tamto, ale on nawet nie wie, że jest częścią tego procesu. A my, ubierając ten proces w te grupy i w tych liderów grup, robimy to w taki sposób, żeby nie zabić firmy ciężarem mierzenia każdego z calówką w ręku, ale to mają być formaty zwiewne, które da się bardzo łatwo, krótko, prosto zaprojektować i dlatego użyłem tego słowa Pinterest, żeby Państwo nie myśleli, że mamy ambicje tworzenia na przykład, nie wiem, LMS-a, kolejnego Moodla, który będzie bardzo, bardzo skomplikowany. Jakkolwiek jestem wielkim fanem, natomiast i niektórzy klienci tak mają na przykład zainstalowane swoje instancje Moodla i z nich korzystamy, natomiast dla mnie ta niewykorzystana cały czas część e-uczenia, tego inspiracji, to jest część, która bardziej wychodzi od inspiracyjnych portali, od właśnie takich social mediów, gdzie można lekkie rzeczy podawać. Czasami niestety kosztem mierzalności, bo nie wszystko możemy oskormować. Znaczy możemy oczywiście, wideo też mogę wrzucić w Captivate'a i tam wszystko sprawdzić z góry na dół, ale chodzi o to, żeby to było proste wideo z YouTube'a, które ktoś jest w stanie obejrzeć w minutę, a nie ładować sobie player z tej czy innej aplikacji do robienia prezentacji takich e-learningowych. I to jest coś za coś, ale tego się uczymy od naszych przyjaciół marketerów, żeby robić to coraz lepiej. Mówiłem o podręczniku, dlatego że taka mała wstawka reklamowa, mówiłem o podręczniku. 9 października w Babce do wynajęcia będzie konferencja Content Marketing Breakfast, na której jest szansa, że są wyjściówki. To jest podobna konferencja do tej, tylko będzie robiona w ramach dużej konferencji content marketingowej. Babka do wynajęcia to takie miejsce. Jeszcze wyjaśnię, przy ulicy Młocińskiej, przy rondzie Babka, gdzie będziemy, no nie ja, ale moi koledzy zajmujący się marketingiem będą w formie, bardzo mam nadzieję, przy takiej przystępnej.
podawali to, czym ten fajny marketing, czym może być fajny, sprawny marketing treści. Nie od strony marketerów, tych triggerów, tych wykresów, tej całej tam fetyszu automatyzacji, tylko od strony właśnie podręcznika, który każdy może otworzyć i zacząć swoją przygodę z content marketingiem od zera i samemu zobaczyć, jak to się na przykład da połączyć z e-uczeniem, bo myślę, że te podręczniki w dużej mierze się jakoś tam scalają, bo wszyscy tworząc wiedzę jesteśmy marketerami, a będąc marketerami musimy tworzyć wiedzę. Znaczy nie musimy, ale fajnie było, gdybyśmy to robili. Dobra, wracamy do tematu. Słowem podsumowania, taki chcieliśmy sobie stworzyć kanon, żeby zmierzyć to, co mówimy idąc do firm, kiedy myślimy o pracy nad wiedzą, no to zmień bariery na wyzwania, jakby sprawa jasna, to inspirowanie zamiast takiego typowego, twardego uczenia, dlatego że bardzo często jest tak, że trafiamy już do miejsc, gdzie ktoś tworzy wiedzę już i tam jest na przykład taki fetysz tego skorma na przykład, że okej, zrobimy na przykład testy, ale musimy wszystko zmierzyć dokładnie, jak długo był, czy on to wideo obejrzał do końca, czy przerwał. Przy dużych grupach docelowych tak naprawdę, kiedy budujemy sobie tam tych naszych fanboyów, tych ludzi lojalnych, no to umówmy się, no, jak będziemy podawali fajne rzeczy, to nam wyrośnie na tym ogródku, ale jak będziemy nawozili co 5 minut i sprawdzali wszystko z lupą, to prawdopodobnie zniszczymy to wszystko. Nie przejmujmy się tak naprawdę technologią, bo nie wszystko musi być dla wszystkich dostępne, chociaż w większości wypadków teraz już jest bardzo, bardzo, bardzo dostępne i łatwe w użyciu, ale nie bądźmy jakby, nie patrzmy na to z punktu widzenia technologii, że fajnie byłoby zrobić na przykład webinar, bo moi koledzy zaczęli się w to bawić, webinaria. No i wreszcie nie oszukujmy tych odbiorców, którymi jesteśmy. Do tego wrócimy. I takie rzeczy, które sobie wynotowałem już na sam koniec, czyli ta wszechobecność tego procesu uczenia się, to, że musimy pamiętać, że jednak ludzie, to, że ktoś wieczorami sobie wchodzi na YouTube'a, żeby zobaczyć jakiś inspirujący materiał, to nie wynika z tego, że on się nudzi prawdopodobnie, tylko chce się zainspirować. My też możemy coś inspirującego mu podać, więc to jest proces, który... Uczenie się jest procesem, który trwa cały czas i nie możemy sobie wymyślić, że my to będziemy, nie wiem, robili jakąś formę, nie wiem, od 8 do 9 rano, raz w miesiącu i jakby i koniec. I to jest jakby koniec naszych możliwości. Tylko ludzie uczą się cały czas, mają prawo do błędów. Zarówno ludzie, jak i ludzie, którzy wiedzę tworzą. Jakby musimy stworzyć w tych firmach też środowisko takie, żeby żeby ktoś, ten lider, ten product manager albo inny pracownik, żeby mógł się pomylić, żeby mógł coś jednym słowem spieprzyć do naprawdę poważnie. Bo tak to jest z wiedzą. Tak to czasami jest, jak się prowadzi rozmowy takie kulturowe przy stolikach, to też czasami się powie coś głupiego zupełnie prywatnie i jakoś to w tym społecznym odbiorze się mieści. Więc nie róbmy tej wiedzy, tego e-uczenia jako takiej bardzo sztywnego garnituru, w którym każdy boi się popełnić błąd, bo co powie szef. Oczywiście, że nowoczesne technologie są ogromną szansą na to, żeby wzbogacić arsenał środków, które mamy i jakby też sporo zaoszczędzić, bo możemy treści, jeszcze raz ta brzydka kalka, możemy treści zutylizować, czyli sprawić, że coś, co stworzyliśmy raz, na przykład, nie wiem, nagrane wystąpienie czy szkolenie, można łatwo bardzo przepisać, zrobić z tego wywiad czy artykuł dla sprzedawców, można wypuścić MP3, oni bardzo dużo kamowie jeżdżą po Polsce, w wielu firmach chętnie sobie posłuchają. Więc nie powinniśmy się bać tej technologii. No i wreszcie rzecz, która mnie tak naprawdę trzyma na nogach jeszcze, to jest to, że wśród nas jest bardzo, bardzo dużo ludzi o naturalnych potrzebach bycia mentorami, którzy chcą się czymś podzielić i czasami nie mieli szansy, bo patrzyliśmy na nich jak na osoby przypięte do swojego stanowiska. Myśmy tutaj w firmie mieli człowieka, który, powiem szczerze, nawet nie wiem, czym się zajmował tak naprawdę, bo to było takie już pseudokorpo. Spotykałem go na kawie i nigdy w życiu bym nie pomyślał, że facet jest jednym z najlepszych ludzi w Polsce odnośnie chodzenia po linie nad rzekami i tam budynkami rozwieszonymi. Nikt tego nie ma wypisanego na czole, tak samo jak nikt nie ma wypisanego na czole, że chętnie będzie tworzył i się dzielił z innymi, ale ta potrzeba twórcza gdzieś tam w tej piramidzie Maslowa jest u nas, samorealizacji się i z tego warto skorzystać. Gdy Państwo mieli do mnie jakieś pytania później, bo teraz też jest opcja, to ja zostawiam do siebie kontakt, proszę się nie krępować. Jeżeli są pytania teraz, to ja chętnie odpowiem. Zachęcamy do zadawania pytań, mamy jeszcze 5 minut, także śmiało. To może ja na zachętę, bo mówiłeś o tych dwóch światach ludzi, z którymi współpracujecie, o marketerach, a z drugiej strony o osobach, które zajmują się w firmach nauczaniem. Te dwa światy zupełnie różne, jak się współpracuje z każdym z tych światów, z kim lepiej, z kim gorzej, nie wiem, czy w ten sposób można to kategoryzować, ale takie pytanie mi się nasunęło. Okej.
Akurat to było pytanie, którego miałeś nie zadawać. Nie zrozumieliśmy się. Dobra, tak serio. Znaczy ja się wywodzę bardziej z e-uczenia, ale takiego, w sensie zaczęliśmy od robienia cyfrowych treści, od kręcenia wideo, więc jakby to jest ta część. Z kim się zazwyczaj, nawet nie często, ale zazwyczaj jest tak, że przychodząc na spotkanie, takie pierwsze spotkanie do firmy, a ja mam taką strategię, że chciałbym pójść na 20 spotkań, z czego max z 4 wyjść taki w miarę szczęśliwy, że się udało. A nie tak, że pójdę do 20 firm i tam 12 albo 16 na winę makaron. Tylko bardziej chciałbym trafiać z tym do tych, którzy tego potrzebują. No i siedzimy sobie w takich firmach, tam zawsze jest i jakaś pani albo jakiś pan od szkoleń i jakaś pani albo jakiś pan, który zajmuje się u nas marketingiem. I to bardzo fajnie widać to zdarzenie tak naprawdę ludzi, którzy prowadzą szkolenia, z ludźmi, którzy robią te kampanie i tam w ogóle jakieś mailingi puszczają, mają te swoje CRM-y i tak dalej. I odpowiadając już wprost na pytanie, to jest kwestia tak naprawdę, wydaje mi się, połączenia ich możliwości i pokazania ich, że grają do tej samej bramki, bo czasami się mogą sami wewnętrznie zakiwać, na przykład jak będą dyskutowali o tym, że nie jesteśmy w stanie stworzyć tyle treści, ale że nie możemy puścić tego webinarium bez zapisywania się ludzi, muszą się zapisywać wcześniej i musimy mieć zgodę marketingową na oddzwonienie ich, więc pobierzmy numer telefonu, pobierzmy jeszcze może tam jakieś preferencje zakupowe i tak dalej. To zawsze jest zderzenie. Mi się zobama, to jest kwestia pewnie już konkretnego człowieka i też polityki, jaka jest w firmie przyjęta, otwartości na wejście nowych rzeczy. Oczywiście rozumiejąc to, że wchodzimy tak naprawdę z czymś, co czasami burzy troszkę strategię i musimy się dopasować do tego, co się w firmie robi, tu nie ma dwóch zdań co do tego, ale trochę jakby zamykając klamrą, o tym mówiłem, kiedy myślałem, że chcę z 20 spotkań wyjść z 4 taki naprawdę szczęśliwy, bo na tych 4 średnio statystycznie jestem w stanie poznać naprawdę świetnych ludzi, którzy w tych firmach robią bardzo świetne rzeczy. Czy któryś z tych światów wydaje się być dominujący? Zależy od firmy tak naprawdę. Teraz jest tak, że jakby jest moda na marketing. Wiele firm teraz wprowadza automatyzację tego marketingu, czyli te wszystkie elementy, które na przykład same nam mierzą różnymi rzeczami, łącznie z tymi ciasteczkami, co się dzieje, co my robimy, a później serwują nam treści. Dzięki temu bez zaangażowania marketera możemy komuś wysłać taki mailing, a komuś inny, jak ktoś na przykład był na naszej stronie 18 razy, ale nie wiem, nie zapisał się na konferencję, to możemy uznać, że prawdopodobnie jakoś jest zmęczony, chyba i tak się nie zapisze, to szkoda na niego czasu i szkoda go spamować. Więc teraz są budżety na tego typu działania. I ja też ciągle spotykam firmy, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z e-learningiem, takim klasycznym e-learningiem, są takimi, nie wiem, trochę neofitami tego e-learningu, że tutaj jakby teraz będziemy robili te kursy i będzie super, to wtedy jakby też jest duże zaangażowanie, no ale nie ukrywam, że wydaje mi się, że w tej chwili jakby rządzi w wielu firmach marketing, ale to jest uogólnienie, bardzo duże uogólnienie. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy pytanie z sali. Pytanie z sali, super. Sławek Mińkowski, mam takie bardzo proste pytanie. Czy w tych wszystkich zajęciach, szkoleniach człowiek jest elementem przedmiotowym czy podmiotowym? To znaczy, tam była mowa o uczeniu całe życie, prawda, i bez przerwy, nieustannie. Ja traktuję studentów w ten sposób, że jako wykładowca, że student ma w każdej chwili prawo zadać pytanie, a wykładowca ma obowiązek na nie odpowiedzieć. Inaczej mówiąc, bardzo sobie cenię interakcję. Interakcję sobie cenię właśnie z moimi słuchaczami. Jeżeli im coś przekazuję, to oczekuję w każdej chwili właśnie pytań. Czy oni się ze mną zgadzają? Bo jeżeli się nie zgadzają, to idę do weryfikacji. Jeżeli się zgadzają, to coś nie tak, bo zatrzymał się rozwój. Prawda? Chodzi mi o to, czy cały czas jest to nastawienie takie czynne i czy jest dopuszczane, szczególnie w webinariach, czy jest dopuszczalna interakcja. Bo ja jestem zwolennikiem utrzymania, jednak kultywowania, zresztą robię działania praktyczne na ten rzecz ginącego gatunku Homo sapiens, który jest wypierany przez Homo cyberneticus. Jak słyszę tej automatyzacji różnych procesów, to pytam, zadaję bardzo proste pytanie. Gdzie się tam uratuje człowiek? Bo ja chodzę na gigakony, na te konferencje, to mówią, my wszystko zautomatyzujemy, nic nie będziecie mogli robić. Ja mówię, przepraszam, a czy będę mógł wejść? Po prostu, takie proste. O, wyjść to oni bardzo sobie cenią. Natomiast chodzi mi o to, czy jest ta relacja zwrotna i wtedy, i czy cały czas następuje właśnie ta nauka również ze strony prowadzącego. Czy on te sygnały właśnie uzyskuje, czy on z nich korzysta na bieżąco, również w systemie interaktywnym, natychmiastowym. Przepraszam, tak sprzedam. Znaczy bardzo mądra kwestia poruszona. Powiem szczerze, zazwyczaj jak wychodzimy z takich spotkań, takich pierwszych, na przykład nie wiem, strategicznych, gdzie siedzimy 3 dni, to mówimy z koleżanką, kurczę, gdybym ja to wiedział wcześniej.
więc uczymy się bardzo, bardzo dużo. Nasze warsztaty są w zasadzie tylko nastawione na praktykę, dlatego że mi nie zależy na tak w sensie dosłownym na przekazaniu wiedzy, tylko na zbudowaniu dla klienta wędki, która będzie do jego dłoni pasowała, do jego możliwości. Więc ja nie mam 3 dni albo 2 dni na przykład na warsztaty związane z robieniem wideo w firmie. No to musimy te warsztaty ogarnąć od podstaw takiego wideo, po to, żeby firma nawet wiedziała, jaką sobie kamerę kupić, albo jak tam, nie wiem, gdzie nie stawać na przykład, że będzie złe oświetlenie, przykładowo. Więc ja muszę być nakierowany na cel, więc muszę człowieka traktować jak człowieka, nie jak przedmiot, bo inaczej nie zrealizuję tego celu. A jak nie zrealizuję tego celu, ta firma nie będzie robiła tego mojego smart learningu, nie będę mógł się tym nigdzie pochwalić. My nie żyjemy z robienia warsztatu, że tak powiem, tak samo jak nie żyjemy z wdrażania aplikacji czy tam platform. No musimy to robić, żeby dać ludziom narzędzia. Ale tu ludzie mają sami pracować. Ja mam podobne odczucia, tak jak pan, to wynika chociażby z tego, że teraz jak się tłumaczy na przykład ludziom, jak trzeba artykuły pisać do internetu i tam są te zagadnienia SEO-sem, to ja doszedłem do wniosku, że najprościej byłoby tak naprawdę robić mapę taką XML-ową dla robotów, które te artykuły szczytują, bo to one w sumie decydują o tym, czy artykuł jest popularny, czy nie, w dużej mierze oczywiście, tam abstrahuję od jakiejś społecznościowej popularności. Bo już nie można słów czasami odmieniać, bo Google nie zrozumie tej frazy kluczowej. No trochę nam się odbiera to prawo do bycia człowiekiem, ubiera nas się w takie równo uszyte garnitury, no ale wahadło się odbija, więc myślę, że wróci kiedyś w drugą stronę, jak się przejemy. Różnie może być. Dobrze, mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli nie, to będziemy mieli czas podczas lunchu jeszcze na dyskusję. Dziękuję ci bardzo, Piotrze.